Sopockie Centrum Integracji i Wsparcia Obcokrajowców. Jesteśmy na ulicy Młyńskiej 11 w Sopocie. Nasz projekt nazywa się Po prostu razem. Jesteśmy tutaj dzisiaj razem, tak jak było to przez cały nasz projekt. A co było w projekcie? Właśnie się zastanawiam, ile spotkań się odbyło, nie policzyłam tego jeszcze, natomiast policzyłam uczestników. Było nas w sumie ponad 500 osób. Spotykaliśmy się od maja do dzisiaj i to jeszcze nie jest ostatnie wydarzenie w tym projekcie. Był piknik na rozpoczęcie, dzisiaj jest piknik na zakończenie. W międzyczasie spotykaliśmy się na lekcjach języka polskiego dla obcokrajowców. Spotykaliśmy się na warsztatach antydyskryminacyjnych z młodzieżą z Sopockiego Liceum imienia Agnieszki Osieckiej. Rozmawialiśmy o tym, jak zmienić nasz świat, jak zmienić spojrzenie Polaków, jak zmienić spojrzenie nas wszystkich na obcokrajowców. Po prostu rozmawialiśmy ze sobą, po prostu byliśmy razem i o to właśnie chodziło. Thank you very much for coming here. I'm the mayor of Sopot. My name is Jacek Karnowski. I'm very glad that you are here and I hope that you feel Sopot like in your home. I teraz dzisiaj, za chwileczkę za mną, rozpocznie się właśnie piknik. Będzie grillowanie kiełbasek, będą warsztaty, uczestnicy z wielu krajów i będziemy po prostu miło razem spędzać czas. Nazywam się Zdzisława Małyszko, jestem pracownikiem III Liceum Ogólnokształcącego w Sopocie. Nasi uczniowie wzięli udział w piknikach organizowanych przez Centrum Integracji Cudzoziemców. Spotykają się z obcokrajowcami. Były u nas panie i z Rosji, i z Ukrainy. Były to niezwykle ciekawe spotkania, młodzież wiele się dowiedziała o państwach, w których one mieszkają i bardzo cieszyli się z tych spotkań. Młodzież również bierze udział w warsztatach o tolerancji, o integracji z obcokrajowcami. Wiele ciekawych rzeczy w tym projekcie się dzieje i młodzież bardzo chętnie w nim bierze udział i uczestniczy w różnego rodzaju zajęciach. Uczniowie zaczynali warsztaty z takim pytaniem, a dlaczego my tu jesteśmy? Jesteśmy najbardziej tolerancyjną klasą w szkole, gdzie później po prostu faktycznie w trakcie pracy, zastanawiania się okazało się, że są jakieś przestrzenie, nad którymi muszą się zastanowić, pomyśleć, że ta tolerancja to jest coś, nad czym trzeba chyba całe życie pracować.